Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, jaki mamy problem z systemem edukacji. Zapraszam. Film ten jest odpowiedzią, komentarzem do materiału z kanału Wojna Idei. Problem z systemem edukacji. Jak najbardziej zachęcam do zapoznania się z tym materiałem. Otóż Szymon z kanału Wojna Idei twierdzi, że głównym problemem jest to, że szkoła utknęła niejako w systemie rodem z XIX wieku. I później z tego faktu wynikają różne konkretne, mniejsze lub większe problemy. Otóż moim zdaniem raczej problemem jest to, że nasza szkoła utknęła we wczesnym PRL-u, że jest prostą kontynuacją tego, co było w czasach powojennych, we wczesnym sowieckim, mocno jeszcze PRL-u, a nie w odniesieniu do wieku XIX, co w jakimś tam stopniu jest słuszne, to znaczy można rozpoznać wiele takich elementów edukacyjnych jeszcze z XIX wieku, natomiast ta edukacja w XIX wieku myślę, że wciąż jeszcze była lepsza niż ta, którą mieliśmy w czasach powojennych, która była stworzona pod dyktando okupanta, sowieckiego okupanta. Dlaczego uważam, że ta edukacja z XIX wieku była jeszcze dużo lepsza? Otóż znacznie więcej jeszcze ona czerpała z tej klasycznej edukacji, która była dziedzictwem po średniowiecznych uniwersytetach. Dlaczego uważam, że jest to coś pozytywnego? Ano dlatego, że średniowieczne uniwersytety są kolebką naszej cywilizacji. Można z drugiej strony patrzeć na nie jako na jeden ze szczytów naszej cywilizacji, ale tutaj pod względem nauki, a przede wszystkim współczesnych nauk przyrodniczych, należy patrzeć na nie jako na kolebkę naszej cywilizacji. Dlaczego? One uczyły przede wszystkim myśleć. Aby w ogóle rozpocząć naukę na takim uniwersytecie, trzeba było poznać trivium, trzeba było poznać nauki wyzwolone, czyli trzeba było nauczyć się logicznie myśleć. Temu poświęcano bardzo wiele czasu. W połączeniu z arystotelejską filozofią otwartą na rzeczywistość, z tym otwarciem na świat materialny, na poznanie świata materialnego, nienegowanie go i gotowość do szukania w nim jakby informacji, poznania. Połączenie tej nauki myślenia z arystotelejskim otwarciem na rzeczywistość jest bezpośrednią przyczyną rozwoju, gwałtownego rozwoju technologicznego, który miał miejsce później. Połączenie tych dwóch wielkich myśli na uniwersytecie, czy tych dwóch wielkich właściwości. Z jednej strony nauka logiki, logicznego myślenia, gramatyka, dialektyka, retoryka, trivium. Z drugiej strony to otwarcie na świat materialny popchnęło tych mistrzów, nauczycieli do badania rzeczywistości materialnej, do tego wielkiego rozwoju technologicznego, którego byliśmy świadkami przez kolejne kilkaset lat. A więc sensem tych sztuk wyzwolonych było nauczyć człowieka myśleć. Gdy człowiek nauczy się logicznie myśleć, człowiek słyszy zdanie i jest w stanie je zbadać pod względem logicznym. Czy to zdanie jest manipulacją, czy nie jest? Jeśli jest w nim błąd, to gdzie ten błąd jest? Człowiek, który jest tak przygotowany, jest mało podatny na manipulacje, a jednocześnie jest człowiekiem o otwartym umyśle, takim człowiekiem, który jest w stanie skonfrontować się ze wszystkim, który jest w stanie również bardzo wiele rzeczywistości poznać i to jest taka podstawa do tego, żeby później móc wyjść w świat i jakiekolwiek by tam warunki nie panowały, taki człowiek, który nauczył się logicznie myśleć, będzie łatwo potrafił się do tego świata dostosować, to znaczy znaleźć sposób na zarobienie w nim pieniędzy, na życie, na spełnienie swoich obowiązków, dlatego właśnie, że nie tylko wytresowano go wykonywać jakieś czynności, ale nauczono go poznawać rzeczywistość, nauczono go logicznie myśleć. Natomiast niestety, tutaj będzie wielkie uogólnienie, proszę o wybaczenie, ale nie możemy tego zrobić inaczej w tak krótkim materiale. Im bardziej w nowożytność, tym bardziej nauka staje się użytkowa. Co mam na myśli? Otóż
im dalej wchodzimy w nowożytność, tym mniej stawia się już na naukę sztuk wyzwolonych, na naukę logicznego myślenia, a tym bardziej wchodzimy już w nauczanie takich bardzo użytecznych, konkretnych rzeczy, przygotowanie do konkretnego zawodu. I tutaj moim zdaniem nie jest głównym problemem to, że szkoła dzisiaj przygotowuje do zawodów, które już nie są aż tak bardzo aktualne. Moim zdaniem głównym problemem jest to, że szkoła z zasady właśnie nie uczy myśleć, a tylko stara się przygotować do jakiegoś konkretnego zawodu. Takie przygotowanie to jest tresura. To jest kształcenie człowieka, który będzie niewolnikiem, który będzie służył, który będzie w stanie wykonać jakieś konkretne zadania, jakiś konkretny zawód, zarobić pieniądze, zapłacić podatki. To jest człowiek, który nie będzie zadawał pytań. To jest człowiek, który nie będzie potrafił swobodnie myśleć, logicznie badać rzeczywistość, badać słyszane zdania itd., itd. A więc współczesna edukacja, moim zdaniem, kształci bardziej niewolnika niż wolnego człowieka. Kształci człowieka, który będzie zarabiał i płacił podatki. Na to jest nastawiona. To, że jakby kształci do zawodów, które nie są aż tak bardzo aktualne, to też jest pewien problem, ale głównym problemem jest to, że ona kształci człowieka niewolnego, człowieka, który będzie opłacał podatki, będzie pracował, ale nie będzie potrafił logicznie myśleć, a więc będzie przyjmował to, co władza mu powie, to, co media, to, z czym go zaleją, akurat te media, które on będzie sobie oglądał. A więc moim zdaniem lekarstwem dla szkoły, dla systemu szkolnictwa nie jest stosowanie jakichś bardziej współczesnych metod nauczania, nie jest przygotowanie do innych zawodów, nie są jakieś drobne kosmetyczne zmiany, ale przede wszystkim trzeba nauczyć człowieka logicznie, poprawnie myśleć. Od tego trzeba zacząć. Chcemy kształcić wolnych ludzi, którzy potrafią myśleć, którzy potrafią szybko i sprawnie analizować zasłyszane zdania, tak żeby potrafili sami skonfrontować się z rzeczywistością, tak żeby potrafili sami zadać pytania i na nie odpowiedzieć, tak żeby w jakiejkolwiek sytuacji nie będą postawieni, żeby potrafili się w niej odnaleźć. A więc lekarstwem są z jednej strony sztuki wyzwolone, czyli nauka logicznego myślenia. To jest pierwsza, absolutnie fundamentalna podstawa. Trzeba nauczyć ludzi myśleć. Druga rzecz, to jest trzeba nauczyć ludzi chcieć. Co to znaczy? Sienkiewicz w swojej książce Bez dogmatu, a później ojciec Woroniecki to podejmuje, mówi o tym, że człowieka trzeba nauczyć chcieć. Otóż człowiek, który ma słabą wolę, podąża po prostu za chwilowymi emocjami, za tym, jak jego emocje powieją, tak on działa, tak mówi, takie decyzje podejmuje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast człowiek, który potrafi chcieć, to jest człowiek, który ma silną wolę, który panuje nad swoimi emocjami. To znaczy, one przychodzą i odchodzą, on jest tego świadom, ale wie, że decyzje trzeba podejmować zgodnie z rozumem właśnie. Wcześniej nauczył się podejmować te rozsądne decyzje, badać rzeczywistość rozumowo, a poprzez wychowanie, poprzez tego kształtowanie charakteru nauczono go tego, jak podążać za tym, co poznał, co uznał za słuszne i prawdziwe, a nie dać się zwieść jakimś tam chwilowym emocjom. A więc szkoła powinna przede wszystkim nauczyć człowieka myśleć, logicznie myśleć i z drugiej strony nauczyć go, jak należy chcieć, a więc ukształtować jego charakter, czyli tutaj dochodzimy do wychowania, którego również w obecnym systemie szkolnictwa praktycznie nie ma. Nierzadko jest to raczej antywychowanie, to znaczy praca, która jeszcze szkodzi, a nie pomaga. W jaki sposób to wychowanie powinno się odbywać? Powinno się kształcić w człowieku przede wszystkim cnoty kardynalne, roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie i męstwo. Temu poświęcony jest cały cykl na tym kanale w szkole Akwinaty. Zachęcam do zapoznania się z nim. Na końcu tego materiału będzie odnośnik do filmów z tego cyklu, jak również najprawdopodobniej do całej playlisty. A więc ludzi trzeba. Odpowiedzią na współczesny kryzys szkolnictwa jest, nie są jakieś drobne kosmetyczne zmiany. Nie jest zmiana zawodów, do których się przygotowuje młodego człowieka. Człowieka trzeba nauczyć myśleć, a później trzeba nauczyć go chcieć, wychować, wykształcając w nim cnoty kardynalne, roztropność, sprawiedliwość i męstwo. Na marginesie dodam jeszcze, że bardzo ważne jest, aby
również zmienić postrzeganie społeczne zawodu nauczyciela. Dzisiaj nauczyciel cieszy się już bardzo małym szacunkiem w społeczeństwie i to jest wielki błąd. Tutaj również powinniśmy powrócić do tego etosu mistrza, który faktycznie naucza. Natomiast, żeby faktycznie to miało miejsce, zawód nauczyciela musi być zawodem pożądanym. Musiałby być to zawód, który byłby dobrze płatny i jednocześnie do którego naprawdę człowiek powinien był być dobrze przygotowany, naprawdę bardzo dobrze przygotowany. I tutaj wracamy znowu do kwestii edukacji. To znaczy nauczyciel oczywiście sam najpierw musiałby być tym mistrzem w naukach, w tych sztukach wyzwolonych. Najpierw sam poznać gramatykę, retorykę i dialekt, czyli właśnie filozofii, ale nie w sensie historii filozofii, nie w sensie poznawania tego, co tam ktoś nie wymyślił, tylko właśnie pod względem logicznego, sprawnego myślenia, badania zdań, czy one są słuszne, czy nie są słuszne, czy są zgodne z logiką, czy nie są zgodne z logiką. Czyli znowu, żeby podnieść szkołę, potrzebowalibyśmy również powrotu do tego etosu nauczycielskiego, ale do tego potrzebujemy również naprawy edukacji, czyli jakby najpierw należy kształcić nauczycieli w ten sposób, żeby faktycznie mogli oni być tymi mistrzami, żeby również mogli kształtować naprawdę im powierzone dzieci. Tak, żeby nauczyć je myśleć i żeby nauczyć je chcieć. Tak, żeby byli wolnymi, silnymi ludźmi, którzy są zdolni poznać rzeczywistość, poznać prawdę i żeby mieli siłę się z nią skonfrontować. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.